witamy was wszystkich. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej, bo z targów Rybomania w Lublinie. Dojechaliśmy, no niestety troszeczkę jesteśmy późno, mamy jakieś półtorej godziny spóźnienia, ale ruszamy zaraz na halę. No i pokażemy wam, co tam w ogóle na tej Rybomanii słychać. Także nie przedłużając, chyba lecimy, nie? Lecimy, zapraszamy. Lecimy. Zapraszamy. Nie będzie przynęta sama w sobie. Jest to systemik nazwany Crazy Blade. Jest to nic innego jak specjalnie skonstruowana blaszka, którą montujemy do główki jigowej. W ofercie znajdują się zarówno synchronizowane z główkami komplety, odpowiednia gramatura z odpowiednią blaszką. Od tego sezonu dostępne już są same blaszki. Przynęta, którą założyłem, nie posiada praktycznie żadnej pracy. Natomiast po założeniu główki z paletką Crazy Blades uzyskujemy efekt porównywalny do pracy Woblera, cykady. Przynęta z tym systemem nadaje się do bardzo wolnego prowadzenia, ale też do bardzo szybkiego. I tutaj bardzo ważny jest ten moment, który mam nadzieję, że Państwo już zobaczyli, kiedy blaszka zaczyna gasnąć i przynęta robi taki gwałtowny odskok. Każdy z nas w tych pudełkach ma przynęty, w którym coś nie pasuje. Założenie takiego systemu powoduje, że każda z nich dostaje nowe życie. Stosować ją zarówno w rzekach, jak też w zbiornikach, polując na niemal każdego drapieżnika. System takiego zbrojenia, dokładnie z tą przynętą, którą mamy, pokazał, że jest to nawet ciekawa alternatywa do łowienia boleni. Thank you.
trochę tak jak kobiety, też jestem taki jak sroka, nie? Lubię jak mi błyszczy. Chcieliśmy wam pokazać różnicę między zwykłą kapką a kapką genetyczną. To jest zwykła kapka, zobaczmy jak promienie w tym pióru są nieregularne, natomiast po przeciwnej stronie mamy kapkę genetyczną. Promienie są równe, z takiego jednego pióra jesteśmy w stanie wykonać kilka jeżynek, natomiast z tego umęczymy się nawet nad jedną. Różnica między taką kapką, to są kapki indyjskie najtańsze, one kosztują od 10-15 zł, taki na zwykły, a taka kapka genetyczna może kosztować nawet 400-200. To jest, wydaje mi się, połowa kapki, więc to jest koszt około 200 zł. Generalnie jest to najlepszy materiał, jaki możemy zastosować, jeżeli chodzi o pióro do wykonania jeżynki. Mamy materiał na streamery, są to paski z skóry królika prawdopodobnie. Świetnie na streamery i zonkery się sprawdza. Kapkę no patrzę, cała. Cały grzbiet. Jeszcze patrzę. Znajdujemy się na stoisku Kajtecha i chcielibyśmy wam przedstawić nowość Kajtecha na ten sezon. Jest to nowa przynęta imitująca żaba. Jest to Noise Flapper. Jest dedykowana łowieniu szczupaków w trudnych warunkach, tak jak płytkich miejscach, w starorzeczach, w zarośniętych płytkich stawach, czy w zarośniętych kanałach, tam gdzie mamy dużo grążeli, trzcin. Zbroimy hakiem do góry, przez co przynęta nie jest czepliwa i daje nam większy komfort łowienia. Tak jak widzieliście, dużo łowimy na przynęty Kajtecha, dlatego przede wszystkim udaliśmy się na to stanowisko, żeby wam pokazać nowości, które są na ten rok, które tam Kajtech po prostu pokazał w tym momencie. Dysponujemy całą gamą barw, od naturalnych przez białe, ciemne. Tam dalej jeszcze nie mamy teraz w tym momencie, ale są też bardziej kolory typu niebieski, fioletowy. Dokładnie, także w różnej gamie kolorystycznej. To myślę, że dobre na szczupaka. Kolejne pozycje z oferty Kajtecha jest to Custom Worms, jest to imitacja robaka wodnego. No ja mam tutaj, widzisz, też taki natural sexy impact się to nazywa bodajże. Very sexy. Yes. To myślę, że to też będzie bardzo fajna przynęta, nie? Zobacz, tak. Bardzo naturalnie wyglądająca. Może imitować pijawkę. No dużo różnych organizmów generalnie. Podejrzewam, że bardzo dobra też do drugiego. Chciałbym zaprezentować uchwyt typu delfin i prosiłbym pana, żeby pan coś na ten temat opowiedział, bo zapewne pan wie. No więc cóż, przede wszystkim ergonomia, lekkość. Coś czytałem na temat tego, że przez zmienienie osi uchwytu względem blanku jest poprawiona czułość tego. Tu nie chodziło o czułość, tu chodziło o odciążenie nadgarstka przede wszystkim, bo kąt, tak, ten zmiana tego kąta daje znaczne odciążenie nadgarstka. Nie robimy dźwigni takiej na nadgarstku jak w klasycznym, czyli nie przeciążamy tego nadgarstka. To jeżeli chodzi o kąt, to była główna przesłanka. Natomiast czułość to zastosowany materiał, czyli pryprek węglowy, który jeżeli chodzi o sposób przenoszenia sygnału, jest dokładnie materiałem takim samym jak blank, czyli to tutaj jest. Czy ten uchwyt jest w środku pusty? Tak, oczywiście, jasne. Czyli on działa też na zasadzie takiej tuby rezonansowej? Można by było się tego domyślać, natomiast on będzie tak działał do momentu, kiedy go badamy. Kiedy trzymamy w dłoni, dłoń nie jest materiałem węglowym, zachodzi zjawisko mieszania różnych struktur, różnych materiałów, czyli dłoń nam pracuje jak materiał wygłuszający. Głównie chodzi o przenoszenie sygnału. Ale odbieramy już na poziomie tak, dłoni. Tak, tak, natomiast dłoń powoduje wygaszenie zjawiska rezonansu. Rezonans jest to nałożenie fali, czyli ten rezonans, owszem, będzie działał w laboratorium. W dłoni chodzi o jak najefektywniejsze, jak największe przeniesienie sygnałów z blanku na dłoń. To jest po prostu materiał po prostu użyty bardziej. Dokładnie. To jest bardziej. Dokładnie.
materiał... Sama tatuwa rezonansowa, to takiego znaczenia właśnie chyba nie ma. No właśnie o to chodzi. No ona, jak mówię, ona będzie bardzo efektywna, dopóki nie zaciśniemy na tym dłoni. W momencie, kiedy zamykamy na tym dłoń, tu mieszamy dwa różne materiały, czyli... To niweluje to zjawisko. Tak, dokładnie. Na jakiej zasadzie tu jest dopasowanie kołobrotka? To jest jakaś sprężyna? Tak, tu jest zamek kołobrotka jest oparty na sprężynie i na klinie. Mocowanie kołobrotka zademonstruje, będzie najprościej jak tłumaczyć. Mocowanie kołobrotka jest bardzo proste i jednocześnie bardzo stabilne. I bardzo pewnie trzyma. Bardzo pewnie trzyma. Pokaż jeszcze raz, Michał, jak to jest zrobione. To znaczy to masz zamek. Zameczek. Ważne, że jest wykonane z tego samego materiału wszystko, wiesz, tak, nie ma to jest żadnych jednolite innych elementów, nie ma izolacji, nie ma izolacji. I po prostu go spinamy, on się bardzo pewnie trzyma, nie chce się ruszać. No i tworzy tak jakby kolejną całość. Tak jest, no nie ma żadnych przejść takich nieergonomicznych, tak, które powodują jakiś tam ucisk na dłoń i tak dalej. Świetnie się to wyważa. Mogę zobaczyć? Tak, przy okazji się wyważa. Bardzo fajnie. Faktycznie tutaj z nadgarstkiem jest, wiesz, jest naprawdę, zobaczcie, ten nadgarstek naprawdę dużo mniej się męczy. Przy normalnej ręce jest taki kąt, nie? Czyli tak jest. Tutaj ręka jest zupełnie inaczej wygięta, tak mamy... Dźwignia się tworzy na stawie, która po prostu odbiera moc ze stawu. To tak jak przy siłowaniu na rękę łyżkę się robi, prawda? Czyli ta dźwignia ogranicza wydolność, nie ma siły. No to mamy to poprawione. Zdecydowanie poprawione. Tak to dziękujemy. Dzięki. No, dziękujemy bardzo. Jesteśmy na stoisku pana Piotra Lipca. Pan Piotr Lipiec zajmuje się produkcją przynęt. Z tego co wiem, robi pan blachy wahadłowe, obrotowe. Gumy zaczyna pan i chyba też można u pana zamówić wędrę. Dokładnie. Przede wszystkim blachy. Wszystko w metalu, czyli wahadłówka, obrotówka, zbrojenie wędek jak najbardziej, pod każdą rybę. No i teraz dostałem takiego hopla, żeby zrobić swoją gumę, tak zwanego Real Fisha. Bardzo to jest skuteczna, bo już testowałem latem na okoniach te małe egzemplarze. I powiem tak, że dużo lepsze niż te seryjne, po prostu to co w sklepie można kupić, nie? A druga sprawa, że cieszy, to jest pełny handmade, także ręczna robota cała. Tylko, że na swoje przynęty ryby łowi. To jest fajne, nie? To jest bardzo fajne. My jesteśmy z Kazimierzu, pan jest ze Starachowic, więc całkiem blisko. Dokładnie. Co by pan polecił na nasze rzeki tutaj? Zacznijmy tutaj Lubelszczyzna, czyli Strągi, prawda? Tak. Strągowy. Ja używam pana tych. Sprawdzały się ostatnio klienci. Największego pstrąga w tym roku złowiłem. Wiem, nie chwalą się klienci, chwalą te wahadłóweczki. Czyli mówię, typowo rzeki tutaj świętokrzyskie, Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, Roztocze. Nieduże rzeki pstrągowe, niegłębokie, czyli wahadłóweczka. Te pierwsze rząd to jest raczej na niską letnią wodę, na niżówki. Ta się sprawdza od samej wiosny i ta tak samo. To jest teraz nowa imitacja takiego małej rybki, wstrążka. W tej chwili testowane intensywnie było w tym sezonie. Troszeczkę rybek połowiło, nie za dużych, bo nie miałem możliwości na jakieś większe rzeki jeździć, co są większe ryby, ale pięknie współpracują z tą pstrągi. Na taką krótką rzekę jak na przykład Mierzawa. Dokładnie, na Mierzawie fajnie rybek pstrągów połowiła, takie 40 chyba 5 największy. No to już jak na pstrągi na nasze warunki to jest jak... Mierzawa ma te swoje czasy za sobą. Mierzawa ma już dokładnie swoje czasy za sobą. Kraków ją zamordował, no ale trudno. Co tu jeszcze mogę polecić? Wody niezimne też tu mamy. Dużo ludzi pstrągów nie łowi, ale łowi klenie, łowi lasie, dokładnie. Te modele malutkie, kleniarz też się sprawdza, chociaż według mnie kleniarz to jest główna obrotówka i w ogóle. Te obrotówki
tubeczki najmniejsze, czyli 0,0 agniowata, zeróweczka i jedynka, bardzo dobrze łowią na dużych rzekach typu Odra, Wisła, mam bardzo dobre sygnały od klientów, jak i również na wodach typu jakieś małe rzeczki, takie nizinne, nasze regionalne tutaj też. Longi, nie każdy lubi łowić na longi, ja na przykład lubię. Long się charakteryzuje, że ma węższy korpus, raczej pracę. Węższej pracuje, a ja może trochę bardziej łapi ryby, ale to też nie zawsze, niekiedy ryby uciekają od tego, bo ma za bardzo fale hydrokostalia i głosy. A longa się założy, on wtedy delikatnie pracuje i się zaczynają ryby pokazywać. Na niepewną rybę może być lepsze. Tak, co tu jeszcze? Czyli to mamy strągi. Dużo jaskrawych akcentów praktycznie. Na każdej blaszce, dokładnie, ale ogólnie, panowie, ja stosuję taką zasadę, jakiś celownik musi być. Tak, dokładnie. Nie lubię, tu wiadomo, tu są szpakowe, to jest taki bardziej wyraźny, tu jest taki delikatny ten akcencik, blaszka przeświecona, przedobrzona, za dużo jak chwilaczka wyglądająca, to nie jest dobre. To nie jest dobre, ale delikatny akcent zawsze pomaga. Szczególnie pstrąg lubi coś takiego jasnego, wiadomo, pstrąg, mętna woda czasami jest. Lepiej założyć, ja się stosuję taką zasadę, że jeżeli jest jasny dzień, ciemna przynęta. Zresztą każdy chyba wstrąga się o tym doskonale wie. No, nie ma co tu opowiadać, ale celownik bardzo poprawia skuteczność. Druga sprawa, on jeszcze jedną ma taką ważną, co nie każdy wędkarz, on stabilizuje pracę tej przynęty. Bo jednak to troszeczkę pływa w wodzie, ten korpusik, i bardziej tą przynęta równo płynie. Nie tak, że ona dupką wisi. Blaszka nie jest pochylona w trakcie pracy. Dokładnie, to, że ona prosto płynie. Zgadza się. Dokładnie. Czyli mamy, mówię, strągowe, jaśkleń, teraz coś większy kaliber, czyli szczupak, taki na, to jest taka 6 gram ta wahadłóweczka ma na wody takie do 2-3 metry, szczupak najlepiej lubi takie do 3 metrów, jakieś rośliny, ona się fajnie właśnie, to nie jest za, nie lubię ciężkich wahadłówek szczupakowych robić i łowić na nie, z tego względu, że one zaraz w zielsko siadają, a ona sobie pięknie pracuje nad zielskiem, wabi też szczupak. Dokładnie. Dywan, dokładnie. I on sobie stoi w tym zielsku i patrzy, co tam wpływa na nim. Tak samo ta wahadłóweczka. Niby ona się wydaje duża, ona waży 15 gram, niby też sporo, ale ze względu na ją powierzchnię dużą, ona pięknie pracuje z opadu, pięknie się łowi i nie tonie tak bardzo szybko, jakby się wydawało. Są wahadłóweczek szczupakowy. Co to jest? Chyba na duże ryby łososiowate też mieliśmy. Powiem tak, duże ryby łososiowate. Raczej szczupak woli taką łagodną akcję. Łososiowate jednak woli, żeby to ostro chodziło. Czyli tu mamy karlinki tego typu karlinka, typu garbatka na Pomorzu. To jest nowość w tym roku, jeszcze nie testowana. Te wiem, że łowią ryby. Sam byłem na trociach, fakt, że troć to jest loteria u nas. Był szczupak na nią, ale była ryba. I trociowe, szczupakowe, zależy od barwy. Troć jednak miedź ze srebrem, a szczupak jednak mosiąc srebrzony, ewentualnie srebrny. To zależy też, mówię, od wody, ale te wiem, że klienci tak chwalą, że miedź to jest troć, a mosiąc ze srebrem i to jest szczupak. Ona waży 15 gram, także na nasze pomorskie rzeki wystarczy. Na wodę taką niziną też jak najbardziej. I tak samo taka paletka jest zrobiona z mepsa lusowca. To, że mecz ma przed sobą. Tu ma ciężarek. Ma ciężarek. Jakoś to mi nie podobało się, bo to się lubiało zahaczać, plątać. No jest taki dłuższy ciężarek. Dokładnie. Ja sobie to przerobiłem po swojemu, dałem swój korpus, jak widzicie. Korpus jest każdy robiony ręcznie. Nie lubię. Tak. Wszystko jest ręcznie robione, każdy jeden korpus przeze mnie osobiście. Można, zarzucają mi, dlaczego pan robi na tych korpusach. Ja mówię, bo to ma być wybleczka handmade, a nie pół handmade. Bo takie korpusy typu, jak ma inne firmy, mają gotowe, to w Chinach naprawdę można na tony to kupić, za grosze. No cóż z tego, że za grosze, ja wolę włożyć swoją pracę, ale ta blaszka jest, każdy powie, o, blaszka Piotra Lipca, bo ja poznaję po tym korpusie. No nie. Bo nikt w Polsce takich nie robi, tylko ja. Także jest specyficzna. Co by tu jeszcze?
jeszcze, mówię, no teraz te tamania gumy, no zacząłem gdzieś 3 miesiące temu się bawić, no jest ciężko naprawdę zrobić matrycę, żeby to wychodziło, ale już zaczyna coś wychodzić i to realfish, to jest realfish, to jest naturalna ryba, on się zachowuje w wodzie jak żywy oko. Jednak kusi te rybki. Tak u już trochę połowiła szczupaków podczas testów, a te małe to już naprawdę dużo okoni. Typowo okoniowo. Okonie to naprawdę czasem naturalcy są mega skuteczne. Dokładnie. Ja tylko praktycznie. Jak mamy płytką rzekę z czystą wodą, to... Tak. Będą na pewno jeszcze inne wielkości, będą inne gatunki, na pewno będzie płocz, na pewno będzie kieł, jazgarz. Chyba mówię, no z takich, no najbardziej moim zdaniem okoń będzie skuteczną, bo to jest okoń i płoć, bo tego jest dużo w polskich wodach naszych. Okoń mały, duży okoń kanibal, on przypada za małymi okoniami, także będzie fajnie się łowić na to. Mówię, testy pokazały, że to naprawdę gumy są skuteczne. Testowałem, zakładałem inne gumy sklepowe, nie bardzo. Te po prostu nawet potrafiły okonie odprowadzać pod same nogi, a tam na tamte gumy nie było reakcji. Jest zainteresowanie, dokładnie. Jeszcze może parę słów o wędeczkach, akurat tu nie zaprezentowałem swoich wędek, bo po prostu no, małe stoisko takie dosyć, ale wędeczki też robię na zamówienie. Począwszy od muchówek, skończywszy na morskich smolowych wędkach. Jeżeli ktoś by chciał, zapraszam. Strona internetowa jest, sklep internetowy, także przez to można sobie robić zamówienia, zakupy, kontakt telefoniczny na każdej. Użyłem tylko taki pokazówkę naprawdę, bo różne rzeczy można na wędkach wymyślać, to zależy od każdego klienta indywidualnie podejście. Nie? Także zapraszam. Dziękujemy. No dziękuję również. Wojtek zajmuje się produkcją przynęt sztucznych i też składa własne kilka, tak? Prosiłbym kilka słów na ten temat. Woblery robię jakieś 15-20 lat. Robione są tylko wyłącznie ręcznie, z glas, ręcznie wszystko ręczne malowanie. Używam tylko pędzelków do malowania, żadnych nie maluję. Nie, wszystko ręcznie, tylko pędzelki, wszystko robione ręcznie.
robi głównie takie przynęty strągowe, generalnie widać tutaj, że to jest duży, po prostu bardzo naturalne przynęty, nie? Że to jest bardzo naturalne i odwzorowanie mi się wydaje, że bardzo dobre, nie? Widzimy też większe woblery. To są woblery. To są woblery kłopotowe. Z tego co słyszałem, że woblery kłopotowe muszą być bardzo twarde. Dużo tych kłopotów, tak, do lakieru. One są pokryte kilku warstw lakieru, żywicy. To chyba bodajże 3-4 warstwy jest żywicy, one są trudne do przygryzienia, bo tak, bo mocny ścisk trafi zgnieść woblera. One są robione z balsy, ale są bardzo na pstrąga, bardzo skuteczne są jiggi. Ja głównie łowię dwie przynęty. Wobler, wiosna, zima i w lecie praktycznie wyłącznie na weź pokaż jeszcze to. Bardzo fajnie zrobiony woblerek, nie? Imitacja żabki. Podejrzewam, że na wiosnę. No, żaby się sprawdzają od stycznia praktycznie do maja. A co do wędek pan składa? Generalnie woblery to jest tylko część mojej pracy. Generalnie większość w tej chwili robię wędek na zamówienie. Widziałem muchówki dwuręczne. Generalnie spinik mucha, ewentualnie odległościówki, ale wszystko to, co ma przelotki. W ogóle wędki z przelotkami. Tylko nad spinning, taki uniwersalny z insertem drewnianym, uchwyt Fuji DPS plus tam drewniany insert. Ewentualnie na przykład uchwyt aluminiowy z wstawką drewnianą. Ale na pstrąga również bardzo fajny jest uchwyt pierścieniowy. Można zawiąć go w protektowanym miejscu. Według mnie tak. Generalnie dobrze jest wyważyć wędkę, ale według mnie dużo lepiej się trzyma. W tym uchwycie po prostu trzyma się korek wędki. Chyba można to nazywać zimne pory roku. Tak. Mimo że to są pierścienie jakieś aluminiowe, ale one są dosyć cienkie i szybko się ogrzewają. Dużo lepiej trzyma się w zimie ten uchwyt niż jakiś inny metalowy, ewentualnie nawet taki, bo tutaj mimo że tu jest korek, trzyma się i tak za ten plastik czy tam za ten metal. Jesteśmy w tym momencie na stoisku Savage Geara. W tym momencie pan tutaj zaprezentuje nam nowe przynęty przygotowane na ten rok przez tą firmę. No i myślę, że jedną parę słów o nowościach. Witam serdecznie oczywiście wszystkich oglądających kanał YouTube Kazimierza Wielka. Wędkarstwo. Znajdujemy się na stoisku Savage Gear, czyli producenta przynęt działu, można powiedzieć typowo stricte spinningowego. Króciutko, żeby nie zabierać waszego cennego czasu, króciutko o nowościach, jakie czekają naszych fanów, m.in. wędkarzy tej metody z rokiem 2016. Oczywiście glidery, ślizgacze, przynęty twarde, jak również przynęty, którą tutaj posiadam dłoni, to jest hybrid pike, przynęta, która na pewno zrobi furorę, jeżeli chodzi o łowienie na płytkich wodach. Jest to częściowo tak jakby wobler i częściowo część przynęty jest gumowa, a część po prostu jest tutaj z jakiegoś tworzywa, tak? Dokładnie, dlatego stąd też między innymi nazwa hybrid pike. Bardzo szybki demontaż. Bardzo szybki demontaż w postaci... A można wymienić... Tak, oczywiście. Hybrid bike posiada w sobie dwie końcówki gumowe w postaci twistera, jak również kopyta. Szybki demontaż oczywiście zależy się od tego, jakie chcemy mieć warunki, czy przynęta ma pracować agresywniej, czy przynęta ma pracować troszeczkę, że tak powiem, w cudzysłowie na lenia. Szeroka paleta kolorystyczna. Dwie wielkości. Myślę, że ta przynęta będzie naprawdę robiła dobrą robotę w sezonie. Myślę, że bardzo dobra szczupakowa. Tak, dodatkowo system, który
uwalnia przynętę od zębów szczupaka, czyli jednoznacznie na pewno pozwoli nam cieszyć się każdemu jednemu wędkarzowi z dłuższego użytkowania tej przynęty. Na bardzo, bardzo fajny patent. Tak, świetny patent. Kolejny temat, jeżeli chodzi o typowy jerking. Przynęta u nas jest Jerkster czy The Roach. Szeroka paleta korystyczna, dwie wielkości. Jest to bezsterowiec, tak? Typowy jerk pracujący na boki. Kolejny to jest Shine Glider, czyli swim bite bez steru, jak można zauważyć. Dwukorpusowy na jednym przegubie z ograniczonym kątem wychyłu. Gumowy ogon, tak żeby nam przynęta się nie obijała, żeby się nie obgryzała, nie był tylna część obgryzana przez szczupaki. Oczywiście trzeci element całej tej układanki programu To The Road, czyli programu odzwierciedlenia płci, to jest Lipster dokładnie. Podobny system jak Shine Glidera, czyli dwukorpusowy na jednym przegubie z gumowym ogonkiem, tylko różnica jest jedna. Jest ster. Przynęta do 2,5 metra schodząca, rewelacyjnie można ją pracować na pauzach. Bardzo świetne barwy kolorystyczne. No i cóż, życzę się tylko wypadałoby z sezonem 2016 samych wyników, tak? Metrowych mamusiek. Metrowych mamusiek. U nas za takie szczupaki trochę ciężko, ale z tego co widzieliście, że te przynęty się sprawdzają, my na nie łowimy. No i myślę, że po prostu dalej będą się sprawdzać, nie? Tak, no. A nawet będą udoskonalone, bo po prostu cały czas to idzie do przodu, nie? Dokładnie, niestety technologia, jaką my posiadamy, a jest to jedyna na dzień dzisiejszy na europejskim rynku jako 3D scan, czyli odzwierciedlenie dosłownie skanowania kształtu. Skan żywej ryby. Dokładnie tak. Więc myślę, że może być tylko lepiej, na pewno nie gorzej. Na pewno nie gorzej. Także dziękujemy bardzo. Również. Dziękujemy za przyny, za dzięki pokaz za przybycie. Dziękujemy widzów za wywiad. Dziękujemy serdecznie. My jesteśmy z kanału Wędkarstwo Kazimierza Wielka. I tutaj chcieliśmy zrobić taki wywiad z panem z takiej nowej firmy, która się nazywa Sakura. I może pan tutaj parę słów o wędkach tej firmy, coś więcej nam opowie. Dobra, Sakura rzeczywiście to jest nowa firma, która w Polsce jest od 1,5 roku. Oferuje bardzo wysokiej klasy wędki spinningowe. Pokażę wam. Tym czymś tak Sakura się, że tak powiem, odcina od innych, to, że tak powiem, jakość wykończenia i detale. Blank jest japoński, nawet wędka, która do tej pory była jakby w najtańszym segmencie, czyli takie wędki do 400 zł, jest na pełnym osprzęcie Fuji. Ta akurat ma przelotki Fuji Alconite od początku do końca, uchwyt Fuji, nawet ma takie detale jak zaczep na haczyk Fuji, nie? Więc i bardzo taka dobrze uzbrojona. Bardzo dobra. Charakterystyka tych wędek ogólnie jest taka, one są raczej krótkie, raczej sztywne, o szybkiej, takiej szczytowej. Tak. To co tutaj mam, to akurat jest typowy kij sandaczowy 2.13, 5.20. Tutaj ciekawa wędka. Tu na przykład mamy bardzo fajną castingową wędkę na szczupaka. To jest długość 2.25 i gramatura 14,70 gram. Są też wersje nawet na duże szczupaki, nawet na suma do 150 gram. Także widzę, że nawet te najniższe modele mają bardzo dobre uzbrojenie. Tak, no one, widzę, tak? No one są na pęsk, tak, znaczy. Znaczy to nie jest, no rozumiem. Blank jest japoński od Mitsubishi, akurat ten. Uchwyt Fuji, przelotki Fuji. Tutaj będziemy mieć dwie klasy wyżej, to jest Trinis Neo, to jest wędka klasy tam 750-800 zł i ona jest, ma uzbrojenie też Fuji, z tym, że to są przelotki, tak, to są przelotki już na ramię K i w tej technologii KR. W sumie to jest, szczerze to jest to jakby no, osprzęt zarezerwowany dla wędek od 1000 zł w górę. Natomiast mówię, no tutaj dostajemy, przez to, że marka nie jest super znana, no to nie płacimy za markę, płacimy za jakość wykonania i za to, co jest. Tak, ponownie, uchwyt Fuji. Fajnie skomponowane, nie? Uchwyt dzielony, częściowo korek, częściowo tutaj pianka, z tego co widzę.
Tutaj, tutaj jakiś, widzę, że stopka też jest emblematem. Jakby w tej cenie tak, dbają już o detale. No to co jest fajne jakby bardzo w tej, to jest jakby... Jest tak, że blank jest przeplatany 24, 30, 36 ton. Dzięki temu wędka jest po pierwsze super lekka. Ta wędka waży 102 albo 105 gram. No jest niesamowicie wrażliwa. Naprawdę fajna, szybka wędeczka do takiego łowienia z łodzi, powiedzmy. Podejrzewam, że super się sprawdzająca. Chociaż przechodzi w ugięcie, mimo wszystko fajnie ten blank nie jest. Praca jest naprawdę fajna. Tutaj pokażę, tutaj jest seria Shinjin Neo. To de facto jest najbardziej popularna sprzedażowo seria i najszersza. To co tutaj teraz pokazuję, to akurat jest specyficzna wędka, to jest czteroczęściówka travelka. Czyli taki travel. Tak, to jest travel 704H, on jest 10-40 gram, co też jest rzadko spotykaną gramaturą w czteroczęściowych travelkach. Są travelki spinningowe i są też travelki castingowe. No ludzie, którzy kupują elitarne wędki, no to wiadomo, tak, jeżdżą też na ryby samolotem, więc jest też, że tak powiem, dla nich tak. I ciekawością ostatnią, którą bym tam pokazał, do tej pory najtańszą serią był Sporty Neo, teraz na 2016 rok jest seria Ryukan. Przedział cenowy tych wędek mniej więcej? To są wędki od 190 do 220 zł. Natomiast, no mówię, no nadal jest jakość wykonania jest no absolutnie nieporównywalna do nawet znanych marek, które produkują wędki w Chinach. Tak samo jest Fuji. Znaczy tutaj w tej wędce Fuji jest na szczytowej przelotce. Tak, no w tej kategorii cenowej pełne Fuji to będzie ciężko. Ale jest 24-tonowy karbonowy blank. Ładny uchwyt, ładna kolorystyka. No i naprawdę też nawet ta wędka też. To też bardzo fajnie przechodzi. Więc mówię, te wędki traktujemy jako albo szczerze powiedziawszy dla dzieciaków się dobrze sprawdzają, albo dla kogoś, kto jakby chce się wprowadzić do sakury, ale nie rozbić banku. Tak? Dokładnie. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję. Powodzenia. Jesteśmy na kolejnym stoisku pana Jerzego Fulmana. Furmańskiego. Furmańskiego, to jest woblery Tarnus. Proszę już kilka słów, jest pan, mieszka pan niedaleko nas, więc te woblery mogą być zastosowane także na naszych wodach. My jesteśmy w Kazimierze Wielkiej, pan jest z Tarnowa, tak? Tak, dokładnie. Nazywam się Jurek Furmański, jestem z Tarnowa. Robię woblery ręcznie. Z tym, że nie jest problem ich scyzorykiem, mam do odpowiednie maszyny. Odpowiednie maszyny i tak dalej. Ale niemniej każdy wobler jest indywidualnie obrabiany, indywidualnie traktowany podczas obróbki i indywidualnie ustawiany podczas testu wodnego. Jak widać, robię woblery różne. Jakieś boleniowe mamy tutaj? To jest woblerek boleniowy. Przeznaczone do mienia bolenia, ale... Na sandacza na płytko? Na sandacza też jest dobry. Ja na niego miałem nawet jaźń. No. A sprawdza się dobrze na przykład na bałtyckich trocie. Było nawet w prasie, że... On jest ciężki, tak, będzie daleko. On jest ciężki. On pracuje w ten sposób, że wpada do wody, nurkuje w pozycji poziomej i stępuje się kolejnie na bok. A reszta należy do wędkarza. Wędkarz musi tchnąć z niego życie, że tak powiem. Podciągnąć, poprowadzić odpowiednio. Można go prowadzić w różny sposób. Po powierzchni, tak? W panice uciekającą uklejkę, zigzakiem. Przytrzymać. On się zatrzyma, zalusterkuje, wtedy przeważnie jest atak. Te woblery to jest taki mój pomysł. Już no, kilkanaście lat temu go zrobiłem. Jest tak przeważony. Tak jest obciążenie umieszczone, żeby właśnie wywoływał u niego ten ruch w wodzie. O tak. Lusterkowanie bardzo dobre. Lusterkowanie, tak, i to prowokuje do brania. Jedna z cech dobrego woblera. Tak, to jest. Na
natomiast inne woblery, o, tu są w różnych kolorach. Widzę, że bardzo różnych też rozmiarach. W rozmiarach też różnych są w zależności. W różnych kolorach. Te czerwone na orze. Koledzy wędkarze mówią, że są maleni zaboleni. Woblery tradycyjne ze sterem. Ten akurat wyposażony jest jeszcze w grzechotkę oprócz tego. Takie sandaczowe woblerki. Tutaj ma pan też coś strągowego? Tak, strągowe. Mam tutaj różnej wielkości, różnego sposobu malowania. Ten na przykład cytrynek jest dobry na taką ścieloną wodę mętną. Miałem na niego, na te efekty, na takiej brudnej wodzie. Dlatego... My mówimy na Niedzicy, ona jest często brudna. Więc... A no właśnie. Ostatnio wykonałem wobler taki. Czteroczęściowy. Łamaniec. Łamaniec, tak. On bardzo pięknie pracuje, że tak to pokazywałem. Widzieliśmy. No. Prowokuje elegancko szczupaka do grania. W tym sezonie miałem na to bardzo dużo szczupaków. Podchodziły mi nawet pod same nogi. Za tym problemem. On oprócz tego, że ładnie się zachowuje w wodzie, jego łączenie tutaj jest na takich drucianych zawiasach. Oprócz tego akustyczną falę wytwarza taką odgłos. To też na szczupaka działa. Fantastyczna naprawdę rzecz. Do łowienia na rzekach też jest bardzo dobry. Nie ma steru i to jest jego bardzo dużą zaletą, bo w wodzie, czy później na rzece, na dużym pociągu, nie powoduje żadnych oporów, nie? A pracuje pięknie. Możemy lżejszą wędką łowić, można, nie będzie rządzić. Dokładnie. Jest dobry na głowatkę, na rzekę, na Dunajec na przykład, a na stawach, no to mówiłem, że wiem, na to naprawdę dużo szczyka. Do tego jeszcze dochodzi ta praca taka wężowa, nie? Tak, praca, ale można go podszarpywać. Wędkarz po prostu może najlepiej sobie na wodzie wypróbować, a później go tak prowadzić. Nie tak jak przy standardowym wędrze, że jest z góry przemyślana praca, która jest powiedzmy taka i już czy minusterki. Zależy od naszej inwencji. Dokładnie, tutaj dużo zależy od inwencji wędkarza, jak go poprowadzić. No bo ten wobler jest wyposażony w ster. I ten ster sprawia go w ruch. I on robi robotę i tyle. Tak. My możemy go przytrzymać i tak dalej. I tyle. A tu możemy go poprowadzić w ruch. Myślę, że to też bardzo fajne przy opadzie się musi zabrać. Tak, tak. No to tutaj pokazywałem. Tak, tak. Im lepszy wędkarz, tym więcej z niego wyciągnie. Dokładnie. To może jeszcze coś o dżerkach, bo tutaj takie naturalne. Dżerki to, tak, dżerki wiadomo, wszyscy wiemy jak to się prowadzi. To są też woblery bezsterowe. Ja powiem szczerze, że ostatnio lubię właśnie na bezsterowce nawet. Na to, na te dżerki i na tego typu woblery. To są dwa rodzaje. Z tego co widzę, bo na przykład, przepraszam, na przykład większość dżerków z tego co widzę, jest dość smutnymi przynajmniej. Z tego co widzę, właśnie pana dżerki są takie bardzo naturalne, spłaszczone, smukłe. Nie wiem, to jest jakieś dlatego, jest zaleta, nie wiem, chciałbym... Ja woblery robię w ten sposób, że wykonuję wobler. Jak on mi się sprawdza, to później nie powie. To jego kształt, przyjęliśmy taki płaski, jest wynikiem tego, że mi się sprawdził. Później powiela mi to takie po prostu robi, bo ona nie bierze. On w wodzie pięknie opada i lusterkuje też. No mi się wydaje właśnie, że to też o to chodzi. No, normalny dżerk gruby tak zwany, on pada po prostu jak kamień woda, on nie ma żadnej pracy. A tutaj on fajnie lusterkuje, można go poszarpnąć. On się zachowuje tak, rybka, która bardziej przypomina rybę. Jak zatrzymuje, nie przestaje go prowadzić, on opada i lusterkuje. No i wtedy przeważnie jest atak szczupaka. No bardzo często przy jakimś zatrzymaniu. Także to jest nie, nie, przynęta nie była martwa, czyli przy zatrzymaniu dokładnie. Na dalej pracuje. Nie? Przy zatrzymaniu on wygląda jak żywy, jakby się ruszał. No bo się rusza. Bo się rusza, tak. No i tyle, są też małe woblerki takie jaziowo-obkrągowe. Jakieś popery widzę też pewne. O tak, to jest wobler też przeznaczony do łowienia bolenia. On ma taki, no, jak widać, ścięty nos. O co wody. Tutaj chodzi, tak. Że prowadzi się go wierzchem i on powoduje taką falę rozpływającą się na boki, na powierzchni.
to bolenia bardzo wabi. Zresztą uklejki, które tam uciekają, robią w naturalny sposób, tak. to samo robi. I on do tego jest. Tak. I on jest też mocno dociążony, przeciążony i też migocze w ten sposób. Także jak zwolnię prowadzenie na przykład, prowadzę go po powierzchni i zwolnię, tą frezę nurkuję i zaluszczę. To jest właśnie ta praca, która prowokuje bardzo bolenie. Sprawdzone wielokrotnie. Możemy go prowadzić przerwami. No, można. No, ale też klienta sprawdza. Także szeroki asortyment. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, jesteśmy na stanowisku krakowskiej firmy Salik Zalba. Chcieliśmy Państwu przedstawić tego producenta, dlatego że jest on nasz polski i nas produkuje. Także prosiłbym Pana o kilka słów. Dzień dobry, witam. Co mogę powiedzieć? No pierwsze, co daje mi już w tej chwili jakąś ogromną satysfakcję, że ciągle walczę z produktami chińskimi, które dominują polski rynek. Walczymy już 26 lat i mam nadzieję, że tak jakoś do emerytury z rozpędu dociągnę z tym wszystkim. To tak żartujemy. Z dobrym skutkiem mam Pana podbierek i bardzo sobie go chwalę. Dziękuję uprzejmie, że dał Pan kiedyś zarobić w polskiej firmie. Myślę, że to ma znaczenie pewne, coraz więcej ludzi o to pyta. Oczywiście, jeżeli jest różnica w jakości, to nie dyskutujemy. Jest. Ale jeżeli jakość jest dobra, na przykład polskiego produktu, to dlaczego nie kupić go? Oczywiście. Natomiast nasze produkty z kolei doceniają ludzie w Niemczech, w Szwajcarii, w Austrii, bo eksportują. Tam, gdzie się ceni jakość. Tak, tam, gdzie się ceni jakość. Od wielu lat eksportujemy dość dużą część swojego produktu. No więc co mogę powiedzieć, 26 lat temu to było, jak założyłem tą firmę, zaczęło się w taki sposób zupełnie banalny. Jak większość ludzi w tej branży, kiedy zaczynali w 89 roku, jak my. Nie było, więc sam zrobiłem. Tak. Nie, po prostu poszedłem wyrzucić raz śmieci i patrzę, przecież mój ukochany stary chlebak potarty już co nieco tam leży. Przyniosłem go do domu, pytam żony, co? No przecież już taki podarty, bo... To go wyrzuciłam, bo sobie kupisz nowy. On mówi, no nie, no to świętość, to jest mój 15-letni chlebak. Ale poszedłem spróbować, żeby kupić taki sam. I patrzę, no nie ma nic. I tak to dało natchnienie do tego, że być może jest to problem innych wędkarzy również. I tak zaczęliśmy na samym początku szyć jakieś takie pierwsze pojedyncze modele. Później już tak się rozwinęło, że dzisiaj to już jest ponad 30 różnych wzorów. Szczególną uwagę zwracamy również na segment muszkarski. Troszkę tu już tych modeli nam pozbyliśmy się, bo już jest praktycznie koniec targów, ale kosze wiklinowe, ręcznie robione, obszywane skórą, między innymi podbieraki drewniane, też wykonane w najwyższej jakości. Tuby skórzane pan robi? Tuby skórzane na zamówienie. Możemy robić taką tubę skórzaną na przykład z ręcznie wypalanym lipieniem albo pstrągiem. To są takie smaczki, gdzie w cudzysłowie Chińczykom czy Azjatom nie chce się jeszcze tego robić, bo tego się nie sprzedaje na jakieś tony, kontenery, prawda? Każdy produkt jest inny. Jest inny, dokładnie. To w przypadku podbieraków można stwierdzić, gdzie na przykład w rączce stosujemy różne gatunki drewna. To jest orzech włoski. Ale na przykład dajemy również mahoń, dziką czereśnię. I te słoje w każdym podbieraku, układ słojów jest inny, także one są jak gdyby podpisane. To nie plastik. Także produkujemy praktycznie dla wszystkich wędkarzy. Dla składikowców, dla spinningistów, dla muszkarzy po tym czasie, dla każdego coś tam możemy znaleźć. Można, zapraszamy. Jak ktoś zaczyna przygodę z muchą, to... Ja mam pokrowiec w tej firmie, już długo mam ten pokrowiec, naprawdę nie do zniszczenia. A jak długo? O, ile już? 3-4 lata? Dość wydajnie, eksploatujemy sprzęt. Staramy się robić solidnie, bo ponieważ sam jestem wędkarzem, to rozumiem słabe punkty i potrzeby wędkarzy. Ja wiem, że zawsze tą torbę przeciążymy, dlatego u nas tam wzmocnienia są jakieś inne rzeczy. Czy sprzętem, czy nie sprzętem, ale przeciążona jest. Tylko 4. No, zresztą prowiant jakiś też trzeba wziąć na zasiadkę nocną. No, ale nawet kupując taki seryjny jakiś tam produkt, zakładając na ramię i doładowują się, że to jest chwila i się muszą urwać. No tak. A my tu na przykład dajemy takie wzmocnienia zawsze. To są takie... Rzeczy może banalne, ale wystarczy takie wzmocnienie nie dać od tej strony, gdzie jest montowana szelka i już wiem, że to nikomu się nie wyrwie za chwilę. Ciężar się dopiero. No, dokładnie tak.
Oprócz tego od paru lat firma zajmuje się też guidingiem. Ja jestem przewodnikiem wędkarskim również z muszkarzami. Sam Dunajec z muszkarzami. Przede wszystkim oferta skierowana jest dla ludzi z zachodu, gdzie przyjeżdżają na tygodniowe urlopy tutaj i to jest część, realizacja dalszej mojej pasji. Ja się kiedyś tam przypadkowo wybyłem pod kompleksów wobec Niemiec, jak pracowałem jako student w knajpie i też widziałem, że żarcie wynoszą z knajpy, jak u nas w tym czasie, to było dawno temu. Także, że no, różnie to było. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Oczywiście jeszcze chciałbym. Przykład uzbrojenia Kajtecha na Czeburaszce z przegubowym ciężarkiem. No zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajny patent na sandacze. Bardzo fajnie to pracuje. Można to przy opuszczeniu na dno ta guma idzie w pionie, fajnie pracuje. A przy podbijamy, przed samym opadem mamy jeszcze czas na to, żeby powiedzmy jakieś branie mogło nastąpić. Przy normalnej główce to od razu spada na dół, a tutaj to spada stopniowo. Najpierw spada główka, a potem guma delikatnie opada na dół. Waka błąki? Tak, waka błąki. To jest jeden, dwa kołowrotek. Tutaj nie jest w stanie wkręcić, co nam potrzebuje. Aha, to nie spada w dół po prostu. No czasem jest taka akcja, że wiesz. Nie no, coś tam się poluzuje, nie? No dokładnie. Generalnie problem jest wtedy, jak jakiś następuje luz, kręca się i mamy problem, tak? To jest jakiś nowy model? Tak, to jest nowy model Leobi. I on będzie dostępny? No jest dostępny już? W tym momencie. Do lekki, fajny, z tego, bardzo że dobry kołowrot, jeszcze Vertigo. Mocny kołowrot, bardzo mocny hamulec precyzyjny. No ten już cały aluminiowy rotor. I rotor, i korpus. Tak. No to jeszcze Jobi zrobiła z taką wielką korbą ostatnio, taki srebrny. Ale to czasem jest dobre, wiesz, to przy łowieniu, wiesz, jakimiś większymi ciężarami, przy dużych rybach. Ja tam w małym kołowrotku to jest. Troszkę niektóre za luźno złożone jak na. Czasami potrafią. Nie, ja miałem taki przypadek osobiście, nie? Że, znaczy ja jestem taki wyczulony na pracę bardzo i po dłuższym łowieniu, powiedzmy jakąś cięższą przynętą, bo mam te kołowrotki też. Mam dwa zaubery bodajże. Od tego zajechałem, bo półtorej roku łowieniem sandaczy tak na liście ciężko. Znaczy zajechałem, on działa, on będzie działał, no, że już luzu na łapę. Nie jest ta precyzja. Tak, a mam z szarego zaubera zwykłego, to od razu po pierwszym pójściu nad wodę zaczęło mi coś stukać. Oczywiście nerwy miałem. Wiesz co, myślałem, że go odesłać na ten, ale gdzieś tam przeczytałem w komentarzach, że faktem te kołowrotki wracają z tą samą wadą. Czyli generalnie są przesmarowane z kołowrotem. No i generalnie wziąłem się sam za to, nie? Pozebrałem, podkładeczka, minimalna oczywiście, żeby tego, bo luz musi mieć jakiś, on nie może być tak spasowany, żeby te tryby się zużywały, ale do tej pory chodzi bez żadnego problemu. Ale wydaje mi się, że stare Ryobi, jeszcze to praktycznie japońskie, takie 100%, że jednak trochę było to wykonanie, znaczy duże, nie było to spasowanie mi się wydaje troszeczkę było lepsze, nie? Bo jeżeli chodzi o ten kołowrotek, to za te pieniądze to ja powiem szczerze, że super sprawa, no to warto. Zatem w tej przedziale cenowym podejrzewam, że żadna taka, wiesz, masa firma produkująca, wiesz, w większych ilościach jak masowo nie robi. No chyba, że tam ten Pro jeszcze tam ma podobne. No ale no to jest, bliźnia, wiesz, ale to jest wiesz, to jest to bliźniak, nie? No to jest bliźniak, nie? No ja mam Arktikę do koni, bardzo przyjemne. No. Dobry kołowrot. Dobry. To ma być po prostu łaskanie noża pod ciężarem palca. Nieraz 3, nieraz 5 razy. To też zależy od noża. Zobaczcie, jakie biury się posypały. Nóż jest proszę. Noże z zębami tak samo. Tych noży się w zasadzie w ogóle nie ostrzyło, a można. W ten sam sposób delikatnie. O tam ona sobie skacze ząbka na ząbek, ale też spójrzcie o swoje zawsze zrobić. I wszystkie noże, jakie by nie były, zawsze tym podwójnym tutaj. Natomiast ten jeden ząbek jest do nożyczek. I nożyczki już odwrotnie. Tym razem leży ostrzałka, nożycami ciągnie. 2-3 razy jedna, obrócić te nożyczki, 2-3 razy druga. Zobaczcie Państwo, po jednym ruchu widać, co ja będę Wam biury pokazywał. No znajdźcie majstra w tych czasach, który potrafi tak naostrzyć nożyczki. Noże, no też mam różne. To jest dobry, porządny, profesjonalny nóż, taki za 200. To jest nóż Gerlacha za 100, nóż Fiskarsa za 3 dychy i nóż Blacha z Tesco za 3 zł. No nie ma znaczenia, naprawdę. Tanie, drogie, nie wiem, grube, cienkie. Co macie do naostrzenia? A tu wejdzie, a się zmieści w te ząbki. To można naostrzyć. Ja tak wiecie, chwalę, bo to jest moja produkcja. To nie jest żadna chińszczyzna. Tak to wygląda.
49 zł taka ostrzałka kosztuje. Te nożyki w środku mniej więcej 500 noży wytrzymają na ostrze. Jakby mniej więcej, ale jakby nawet to się stępiło, to rozkręca pan ostrzałkę i nożyki można obrócić. 4 razy to jest wzór, są 4 kombinacje przekładania. Ja mam 11 lat ostrzałkę w domu, bo tyle je produkuję, jeszcze nie obróciłem nożyków, ona ma 11 lat. Także to jest no, w domu niezniszczalne przy normalnym użytkowaniu. Ale działa, wiecie, no z tą siekierą ja to też nie czaruję, czy będzie nóż, siekiera, kosa, noże od kosiarki ostrzyłem, jakieś nożyce do żywopłotu. Zobaczcie, nie ma ani jednego wióra na karce, prawie bez dociskania ciągnę po siekierę. Zobaczcie. Słuchajcie, koniec już dzisiejszego filmu z targów z Rybomanii. Udało nam się pokazać dość dużo moim zdaniem, udało nam się też porozmawiać z wieloma ludźmi, także na pewno zobaczycie różnego rodzaju wywiady. Moim zdaniem osobistym inicjatywa zorganizowania targów Rybomanii jest bardzo fajna, naprawdę jest na plusie. Można wiele rzeczy zobaczyć, wiele rzeczy dotknąć, przetestować w jakiś tam sposób. No i ogólnie moim zdaniem było dzisiaj naprawdę ok. Troszkę mało czasu, bo jest tego naprawdę multum. Do oglądania jest wiele, wiele, wiele. Ze strony technicznej pokazywaliśmy ci więcej rzeczy spinningowych, ponieważ byłem z chłopakami, którzy się dużo znakomicie znają na spinningu i mają coś do powiedzenia w tej dziedzinie. A z mojej strony to by było tyle, chłopaki. Jak myślicie? Ja myślę, że na pewno pokazaliśmy tych rzeczy spinningowych o wiele więcej. Nie wiem, czy wam to będzie pasować, czy nie, no my więcej lubimy na spinning, zresztą jak widzicie, przyjechaliśmy taką ekipą, a nie inną. I staraliśmy się wyłowić troszkę więcej handmade'u niż tych masowych firm, które można wszędzie znaleźć, nie? No i trochę więcej o tym powiedzieć, pokazać tym bardziej lokalnych tam wytwórców, powiedzmy tego handmade'u gdzieś bliżej nas, którzy tak, tam tak, są. Tak. Z jakimś kontakt z nimi tam po prostu, żeby mieć, może jakieś filmy na przyszłość, zaczniemy razem z nimi robić i tak dalej. Staraliśmy wam się pokazać te produkty, które nie wszędzie możecie zobaczyć w internecie. Dokładnie. Oferty dużych firm zawsze znajdziecie, natomiast mniejszych producentów my chcieliśmy wam pokazać, dlatego że tego nie ma. Idąc dalej, no, organizatorzy zadbali o punkt gastronomiczny. O praktycznie wszystko. Tak. Wszystko tutaj było. Mieliśmy pokazy przy wodzie razem z rybami. Za nami właśnie jest akwarium, dokładnie. Znane akwarium z Telków w Rybomanii.
No i co, słowem zakończenia, jeżeli wam się podobał filmik, tradycyjnie łapeczki w górę, subskrybujcie nasz kanał, bo zapewne będzie dużo nowości, będziecie na bieżąco z nami. Jeżeli macie jakieś swoje zdanie na temat rybomanii, możecie napisać nam w komentarzu, my z chęcią zobaczymy, co wy o tym temacie sądzicie. Także na dzień dzisiejszy kończymy, trzymajcie się, dzięki. Wszystkiego dobrego.